Siema, Heniu. Zgodnie z obietnicą, dzisiaj kontynuujemy lekcję wczorajszą. Czy załadować ostatni plik? Moja ulubiona funkcja, oczywiście. W naszej lekcji nie ma. No trudno. W każdym razie, clue wczorajszej lekcji, czyli sedno. Yesterday. I przy okazji, kochani, dziękuję tym, którzy wysyłają mi pracę, ale 95%, niestety, 95% uczniów klasy 4, 5, 6, 7, 8 nie wysyła nic do mnie. Ja chciałbym wam dawać dobre oceny, ale nie mam ku temu podstawy. No więc, jeśli bylibyśmy w szkole, ktoś zrobiłby pracę, dostałby ocenę pozytywną, a jeśli ktoś by jej nie zrobił, dostałby negatywną, no tak to zawsze działało. W tym momencie, ja wiem, że jest trudna sytuacja, ale jeśli oglądacie ten filmik, a widzę, że jest trochę tych wyświetleń jest, to bardzo was proszę, te lekcje naprawdę teraz tworzę krótkie i zajmie wam to 10 minut, 10-15 minut wytężonej pracy waszym sekretnym narzędziem, które nazywa się szare komórki. Zróbcie to, kochani, potraktujcie to jako trening mózgu, potraktujcie to jako trening umiejętności językowe, które naprawdę się przydają. Także apeluję do was, wyślijcie cokolwiek, zamieście to w komentarzach, żebyście wy to widzieli, ja będę widział i tak się komunikujemy w tym trudnym czasie, ok? Apeluję do was, kochani. Pan Piotr do was apeluje. Nie, tak na serio. Działajcie. Yesterday, wczoraj. Co było wczoraj? Wednesday. No teraz się zmienia, nie? Perspektywa. No wczoraj, jak wczoraj mówiłem, co było wczoraj, to był to inny dzień, bo jakby to jest przedwczoraj, nie? Ale to już jest matematyka, ja nie chcę w to wchodzić. Today, it's Thursday. Tam niektórym z was się pomyliło słówko today. Today to jest today, dzisiejszy dzień. Dlatego też tam pisałem now, nie? Now, teraz, dziś. I mamy jeszcze future. Tomorrow. Jutro, piąteczek, piątunio. Ej, daj mi bita, ja dam ci słowa. Zaczynam teraz, jadę od nowa. Dla moich ziomków, których widzę w szkole. Friday. I to był wstęp. Jeśli będziecie wiedzieć, co znaczą te trzy słowa, to bardzo łatwo pójdzie wam kolejny etap, który jest następujący. Plusik. Cała gramatyka języka angielskiego i nie tylko opiera się na czasach. Mówi się, w jakim to czasie jest? Przeszłym, teraźniejszym czy przyszłym? Czas, czyli czasownik. Najprostszy czasownik, jaki istnieje, to go. Wszyscy go znają. Go! Idź. Albo don't go! Nie odchodź. W sensie nie idź, nie? Bo jeszcze jest don't leave! Nie opuszczaj mnie, nie odchodź. Ale skupmy się na go. Teraz patrzcie. Idąc tym schematem wczorajszym. Napiszę wam proste zdanie. To zdanie widzieliście milion razy. I go to school. To zdanie nie znaczy, że idę teraz do szkoły, tylko że chodzę do szkoły. Ogólnie. I teraz to zdanie zapiszemy w czasie przeszłym, czyli przeniesiemy je do wczoraj. Zapiszemy je w czasie przyszłym, czyli przeniesiemy je do jutra. I napiszemy je w czasie teraźniejszym, to znaczy w tym czasie teraźniejszym, który mówi o tym, co się ogólnie powtarza codziennie. Codziennie, czyli może to być takie today. Aczkolwiek tu jest mały problem, bo są dwa takie czasy, ale skupimy się na jego prostszej wersji. Okay? Także pamiętajcie, to jest nasze zdanie wyjściowe. I go to school i dodamy sobie every day, że to się powtarza, codziennie. Czyli today się to powtarza, jutro też się powtórzy, pojutrze też się powtórzy, ale skupiamy się na tym, że idę sobie do szkoły, spotykam kolegę i co ty robisz na co dzień? A ty mówisz, ja chodzę do szkoły, w sensie dzisiaj i w ogóle. Także I go to school, tak ogólnie, every day. Ale teraz ważniejszy moment. Patrzcie, yesterday. I tu się dzieje rzecz magiczna.
today, nowadays. Nowadays to jest w obecnym czasie. I bardziej nas interesuje to słówko, bo lepiej wyraża sens. Today jest troszeczkę tutaj problematyczne, więc daję gwiazdkę, ale nowadays w obecnym czasie. Patrzcie, now, teraz. Days, dni. Czyli te dni, które są teraz, czyli czas obecny, tak ogólna sytuacja, ok? Yesterday, nowadays i tomorrow. To już znacie. Ci, którzy nie znają, bardzo proszę, abyście wrócili do wczorajszej lekcji. To jest naprawdę ważne. To jest jak matematyka. Jak nie macie na pierwszej lekcji i nie wiecie, że to jest 1 plus 1, to na drugiej lekcji nie zrobisz 10 plus 2. No, taka dziwna logika, ale faktycznie tak jest. Jak się coś opuści, potem jest trudno nadążyć, kochani. A to są krótkie lekcje. Skracam te lekcje, żebyście oglądali. I teraz patrzcie, co się dzieje, kochani moi. Tu było zdanie. I go to school. Chodzę do szkoły, chodzę. Nowadays, w obecnym czasie, po prostu chodzę. Niestety przykrą sprawą jest to, że nie jest to prawdą, prawda? Nie chodzimy. Nie chodzimy niestety, ale chodzimy do wirtualnej szkoły. Jesteśmy teraz w wirtualnej klasie pod tytułem Nauczanki na YouTubie. Teraz patrzcie, co się dzieje. I... Nie ten kolor. I went to school. To było yesterday. Teraz, nie wchodząc w szczegóły za bardzo, spójrzcie. Went to jest czasownik go w czasie przeszłym. Ja chodzę, ja chodziłem, ja poszedłem. I to starajcie się zapamiętać. Nie chcę wam głowy teraz zaprzątać zbyt dużą ilością informacji z tym związanymi. Ja po polsku mam problem. Zbyt dużą ilością informacji z tym związanymi, ale wiedzcie, że go w czasie przeszłym wygląda tak. I to jest ta trudność języka angielskiego. Ja poszedłem do szkoły, bo ja chodziłem do szkoły. Ale że wczoraj, no to ja poszedłem do szkoły yesterday. Ja chodzę do szkoły w obecnym czasie. Teraz, co się wydarzy w czasie przyszłym? Być może niektórzy z was pamiętają, że użyliśmy słówka will. Will Smith, taki aktor amerykański, will. Will, jak dodajecie will do czasownika, to go przenosicie magicznie w przyszłość. I tak się tutaj wydarzy. I will go to school tomorrow. I teraz po polsku użyjmy to tak. Ja pójdę do szkoły. Albo ja będę szedł, chociaż nie do końca. Ja pójdę do szkoły. Czyli co zapamiętujemy w dzisiejszej lekcji? Resumé robimy, podsumowanie. Go w czasie przeszłym wygląda tak. Go w czasie przyszłym wygląda tak. Dolepiamy mu kolegę, który nazywa się Will. I on nam przenosi to go w przyszłość. To jeszcze raz. Yesterday I went to school. Nowadays I go to school. Tomorrow I will go to school. I to jest zadanie dla was. Te trzy zdania przetłumaczyć. Ok? Pamiętacie, nowadays w obecnym jest takie trochę dla mnie problematyczne tutaj, żeby wam to dokładnie oddać. Ale pamiętajcie, że I go to school to jest taki ogólny sens, że chodzę do szkoły na co dzień. W tych czasach, w dzisiejszych czasach, no to się dzieje, po prostu się powtarza. Natomiast przeszły jest bardzo konkretny. Go zamieniasz na went, masz. Przyszłość, do go dolepiasz will, masz. Ok? No to działamy. Te trzy zdania do przetłumaczenia. Na chwilę się zamrażam. I went to school yesterday. I go to school nowadays. Albo every day zróbmy. Że to na co dzień, żebyście z tym raczej kojarzyli. Tak bym wolał. I will go to school tomorrow. Ok? To dla was zadanie. Do jutro!